Hej wszystkim, ja jestem Popozdrawi, to was w kolejnym odcinku z modyfikacji do Gothic 2 Lobos. Posłuchał mnie właściwie. Przyszliśmy tutaj do tego miejsca, gdzie wydobywa się rudę, ponieważ otrzymaliśmy w poprzednim odcinku questa od Frederica, aby znaleźć Alberta i porozmawiać z nim na temat właśnie spotkania z Frederikiem. Wchodziłem sobie tutaj chwilkę, popatrzyłem sobie tych wszystkich NPC-tów tutaj i nie zauważyłem Alberta. Chyba, że któryś pominąłem. Ale zauważyłem, że u Stefana mamy dialog odnośnie właśnie Alberta. Ej, ty! Możemy sobie z nim porozmawiać. Szukam Alberta, wiesz gdzie mogę go znaleźć? Zobacz pod rusztowaniem, za skrzynkami, jeszcze nie sprzątnęli jego truchła. Co mu się stało? Spadł z rusztowania, chyba że ktoś mu pomógł. Aha, no to widzicie. Czyli Albert po prostu wykitował. W sumie to było najszybszy sposób na znalezienie go, no. Faktycznie jest jego ciało, zobaczcie. A przecież go nie było. Stara moneta. No cóż, no to skoro w takim razie, to musimy... Gdzieś, no znalazłem go, tylko właśnie problem jest taki, że... Nic jakiegoś specjalnego od niego nie otrzymaliśmy. Zobaczymy, co Frederick na to powie. Mam nadzieję, że nie zacznie się pluć zaraz. Że ło, kłamiemy! To nieprawda, Albert musi żyć. Ciekawe, czy właśnie teraz może Frederick będzie chciał się zamienić na wartę z... Jak on się nazywał? Cholera. Tadeuszem? Nie, nie Tadeuszem. Niewolnik kopalni, cholera. Zamiennik, o właśnie ze Stefanem. Ze Stefanem może będzie chciał się teraz Frederick zamienić, może będzie chciał po prostu znaleźć tego typka, który pomógł Albertowi spaść z rusztowania? Przecież wiadomo o tym. Nie jestem pewien. Na razie wróćmy się do Frederika. Trzeba uważać, co się komu mówi. Przekażę mu informację o śmierci Alberta. O ile go w ogóle znajdę, cholera. Znowu jak zwykle mi NPC zniknął w cholerę gdzieś. Tam nigdzie chyba go nie widziałem. Chyba, że przy Dede siedzi. Tam stoi przy Dede ktoś właśnie. Mnie nie musisz o to pytać. Ale Frederick? Jaro? Nie, to jest Jaro. Przecież wiadomo o tym od dawna. Cholera, gdzieś ty się znowu podział. Mnie nie musisz o to pytać. Jak zwykle, jak questa się skończy, to zawsze tam musi ten NPC gdzieś pójść w cholerę. Tu na górze jeszcze coś jest, ale wątpię, nie żeby to było. Żeby mnie tak traktowano. Sanchez. Ode mnie nie usłyszą nawet słówka. Jest, tu jest Benito. Benito musimy tak naklepać, ale... Nie pyta. No to jeszcze chyba za wcześnie. Przecież wiadomo, wydaje mi się, że zacznę trenować już powoli broń jednoręczną, żebym mógł chociaż klepać tych ludzi powoli. Bo bez tego to tak ciężko się walczyć. Tak, naprawdę tak powiedział. Dobra, ja go zaraz znajdę i do was przyniosę powrotem. Za chwilę wrócę. A propos pana Frederica, sobie zamiata przyjaciel. Chyba znalazłem Alberta. Co z nim? Nie żyje. On też nie żyje? Jak to się stało? Podobno spadł z rusztowania i się zabił. A niech to. Tego się obawiałem. Znalazłeś coś przy Albercie? Nie miał nic przy sobie. Ach, te zwierzęta już go ograbiły. Wiesz, miałbym do ciebie jeszcze jedną sprawę. Rozumiem, że nie przyniosłem ci najlepszych wieści, ale mógłbyś mnie czymś wynagrodzić za znalezienie Alberta. To nie było zbyt trudne zadanie, ale niech będzie, dam ci ten trochę papieru. A po co mi ten papier? Mam sobie nim podcierać tyłek wychodku? Więcej szacunku, chłopcze. Magowie wykorzystują taki papier do tworzenia magicznych zaklęć. Jest trochę wart, przepraszam. Posłuchaj, chcę, żebyś coś dla mnie odzyskał. Albert miał przy sobie pewną odlaną z miedzi blaszkę. Wcześniej należała do mnie. Miał ją oddać w razie, gdyby udało się nam opuścić kopalnię. Wolałbym, żeby żył, ale w tej sytuacji ten przedmiot na nic mu się już nie przyda. No dobra, ale mam nadzieję, że dostanę za to coś lepszego niż kawałek papieru. Będziesz mógł wybrać sobie nagrodę. Bryłki złota lub pewną rzecz, która przejdzie twoje oczekiwania. Dobra, poszukam dla ciebie tej blaszki. Dziękuję ci. Jest odlana prawie z całości z miedzi. Rozejrzyj się za nią, ale niczego nie obiecuję. A możemy z tobą porozmawiać o tym przedziale jeszcze? Nie. Okej. Jest jeszcze jedna w sumie rzecz. Właściwie jeszcze jeden NPC, z którym moglibyśmy gadać. Właśnie z Przygnębionym. Bo on mówi, że tutaj nie chce kopać, bo go podobno grabią. Może tam będzie chciał pokopać? Przygnębiony kopacz. Nie. Czyli chyba jednak nie. Dobra. To teraz tak. Mamy kawałek pergaminu. To możemy od razu pójść do Tadeusza? Tak. Tadeusz chciał pergamin, żeby spisać swoje tam myśli.
bo on bodajże był pisarzem. Hej, ty! Mam dla ciebie pergamin. A niech mnie. Jak ci się udało tu znaleźć coś takiego? Powiedzmy, że staram się zaglądać w każdy kąt. Niestety nie mogę dać ci złota, bo ledwie daję radę z dzienną normą. Co powiesz na małą wymianę? To znaczy? Ty mi dasz ten pusty pergamin, a ja dam ci ten tutaj. Jeśli się nie mylę, zapisano na nim jakieś magiczne zaklęcie. Co to za zaklęcie? Nie wiem. Proszę. Okej. Okay. Trzymam zwój. Jest to zwój snu. O, proszę. To w pewnym sensie otwiera nam jakieś możliwości. Zastanawiam się, czy moglibyśmy użyć snu, żeby dostać się do kwater strażników. To by było całkiem ciekawe, nie? Tak czy siak... Naprawdę w to wierzysz? Czyli realistycznie musimy znaleźć teraz... Hej, ty! Realistycznie musimy teraz znaleźć te odlane blaszkę miedzi. Tylko gdzie to mogło być? No właśnie tam można było z nim pogadać. To się zaraz pójdziemy. Na razie jeszcze pogadajmy z Joe'em. Hey. W końcu mamy z nim dialog. Niektóre problemy. Hej, to ciebie nazywają gruby Joe? Teraz już nie taki gruby. Kopalnia wszystkim odbija się bokiem. Czego to chcesz? Dokładnie moje słowa. Nazywam się Leo. Przyszedłem się przywitać. Słyszałem, że coś tu sadzisz. Coś się w końcu zmieni. Tak? No sądzę tam przy ścianie. O! Sadzę. Nie może dalej. Ciężko tu o warunki do wyhodowania czegokolwiek, ale znalazłem sposób. To tylko plotki. Na tych litych skałach? Widzisz tam przy ścianie skalne... przy ścianie skalnej? Woda najbardziej się tam skrapa i ścieka w dół. Posłuchał mnie. Ale prawdziwym odkryciem był piasek i chwasty. Nie dalej niż kilka tygodni temu po prostu obudziłem się głodny jak wilki. Nasze mi dziwne myśli. Nie mów, że o tym nie wiesz. Chwyciłem kilka zebranych wcześniej chwastów, pomiętoliłem trochę jak niegdyś lica mojej baby, cisłem nimi tam pod ścianę. Potem zasypałem to wszystko piaskiem i czekałem. Za kilka dni wstaję z wyra, a tam zaczęły rosnąć jakieś rośliny. Myślę, że kopalniana woda jest bardzo życiodajna. To dlatego nawet w takich warunkach idzie coś wyhodować. Ja bym tego nie zrobił. Potrzebujesz więcej chwastów? Jasne, przynieś mi jakieś, jeśli jakieś znajdziesz. Myślę, z 7 powinno wystarczyć. Wszystko jest możliwe. Jak się tu znalazłeś? Przenieśli mnie tu z innego zadupia. Na początku nie mieli więzi do pracy i wielu z nich sprowadzili z królestwa. Nie chcę o tym słuchać. I w taki właśnie sposób kisnę tutaj. Nawet mi to na rękę. Tylko żarcie podło i bandyckie szumowiny dają się we znaki. Dobrze, że czuć połowie wiatru, no i mam zajęcie przygotowania. Skazańcy często są wygłodzeni, więc chętnie dzielą się ze mną tym, co wydobędą. A ja nie muszę cały dzień kilofem ciskać. Mogę robić to, co lubię najbardziej. Znasz się na gotowaniu? Nie wiadomo już, komu można ufać. Gotowanie to moja pasja, chłopcze. Wiele lat gotowałem tu i ówdzie. Niestety z tego, co tu mam, mogę ugotować co najwyżej potrawkę z chrząszcza. Może chcesz spróbować? Tak nie może dalej być. Dlaczego nie? Dobrze, przynieś mi parę składników, a znów ją ugotuję. Ale myślałem... Nie maruj, tam mokło się posmakuje ci. Na cały gar wystarczy tylko, myślisz, jeśli przyniesiesz mi 3 chrząszcze i kilka ciemnych grzybów. 6 powinno wystarczyć. Rozejrzyj się po kopalni, na pewno znajdziesz. Nie pytał o zdanie. Chcesz te chrząszcze z całości? Nie, no co ty chłopie, przynieś mi ich mięso. Nie mogę mu pomagać wbrew jego woli. Mam, znalazłem wcześniej. Mam składniki, które prosiłeś. Świetnie, teraz muszę je tylko wrzucić do gara i potrawka będzie gotowa. Pięknie, no i mamy questa zrobionego z chrząszczami, 200 dodatkowo więcej. A na to będę trzeba poczekać prawdopodobnie. Innym problemem są chwasty. Mam 7 chwastów potrzebuję. Chwastów mam ile? Nie, nigdy nie pytał o zdanie. 6, brakuje mi innego chwastu. Nie mów, że o tym nie wiesz. Interesujące. Ciekawe, czy dałoby się gdzieś go szybko znaleźć. Zawsze to kolejny exp. Tutaj w ogóle rośnie, tylko chyba nie mogę go podnieść, nie? Cholera. Inaczej bym się do tego zabrał, że o tym nie wiesz. Tutaj nic innego już raczej nie znajdę. Mimo tak, mamy godzinę 20, pójdźmy może do Cezara, oddajmy mu dole, żeby nie zapomnieć za dzisiaj. I potem pójdziemy tam jeszcze do skazańców koło Alberta, dopytać się o ten miedziany talerz, czy coś to może być. Na pewno muszę dziś jeszcze jeden chwast znaleźć, że będzie sporo questów z głowy. Cezar! Hej! Przynoszę swój dzienny urobek. Pff, to ma być urobek, nędzę 10 brylek. Zjeżdżaj! Bo wolę płacić, nie wiem co, jak to się może zakończyć, dlatego wolę to płacić i mieć spokój, bo jeśli faktycznie dostał po łbie zaraz, to mi to nie na rękę. Trzymajmy się zasad gry na chwilę obecną. Zabije się?
Na szczęście chyba nie. Dobra. Chwast, 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 chwast. Chciałbym naprawdę znaleźć ten jeden cholerny chwast. Kolejny quest z głowy. Ewentualnie, na razie tak czy jak możemy zapisać. Sorry, nie ten przycisk. Freestyle Nvidia mi się odpaliła. Dobra. No nic, no to powoli ruszajmy jeszcze tam koło skazańców. I zobaczymy w sumie, może gdzieś tam po drodze jeszcze chwast znajdę. Dobra, czyli Stefan, a właściwie Albert spadł z góry tej platformy. To może właśnie coś na górze tej platformy ktoś będzie miał coś dla mnie do powiedzenia. Możemy oczywiście sobie szybko zapisać. Hej, ty! Szukasz kłopotów? Ech, czyli tutaj raczej nie. Czego chcesz? Nie czepiaj się mnie. Okej. Okay. Czyli wy jesteście niezbyt gadatliwi, kumple. Może ktoś na dole tam pod tym. Tam chyba był jakiś imienny NPC. O ile mi się wydaje, dobrze. Hej, ty! Doni. Z Donim nie porozmawiam teraz. Hey. Bancior? Zejdź mi z oczu. To niedobrze. Czyli chyba po prostu musimy klasycznie każdego NPC-ta, który ma imię, przegadać. Może faktycznie się czegoś dowiemy. Stefan? Hey. Tak, dokładnie. Za dwie brwi zota. Widziałeś, kto grzebał przy zwłokach Alberta? Biedny Albert. Był w porządku, teraz coraz mniej tu takich normalnych skazańców. Co nieco widziałem, gdy spadł na dół. Nagle rozległ się jazgot. Skazańcy rzucili się na niego jak dzikie zwierzęta, okradając go do cna. Myślę, że Doni, jeden z tych skazańców z podróżowania, brał w tym udział. Czemu to pytasz? Freddy chciał się dowiedzieć, co się stało z Albertem. No tak, teraz rozumiem. Przecież obaj się kumplowali. Dzięki, Stefan. Czyli wiemy, że to był Doni. Aj, co szczerze, że będę musiał z nim walczyć? Hej, ty! Szukam miedzianej blaszki, którą miały przy sobie Albert. Blaszkę to zaraz zarobisz na ten głupi łeb. Zabieraj się stąd, pajacu. Hej! No właśnie, i tu się zaczyna jazda. Hej! Czas, żeby ktoś obciął ci ten wulgarny język. Ty śmieciu! Wal! Okej, on też nie jest jakiś... Wal! A w rytm! Wal! Wojownikiem. I o to chodzi! Wal! No to tak walka pójdzie. To się powinno robić! Załatw go! Tak to się powinno robić! Na co czekasz? Wal! Powolutko, powolutko tak do przodu. Tak to się powinno robić! Załatw go! Na co czekasz? Bo nie jest takie mocne. Na co czekasz? Jak mi się na początku wydawało. Na co czekasz? Całkiem nieźle! Nie. Teraz ty będziesz miał blaszkę, czy nie? Nie, blaszki nie masz, cholera. Chyba, że gdzieś ją zamontował z tobą. Halo! Muzyka, proszę się tu wyciszyć. Już nic z nikim nie walczę przecież. Chyba? Jeszcze zobaczymy. Hej! Dobrze już, dobrze! To jak z tą blaszką? Powiesz coś na ten temat, czy mam znowu ci spuścić lanie? Nie mam jej, słowo honoru! Tak co jak ty, nie wie co to honor. Oddawaj ten kawałek metalu, albo znowu ci przyłożę. Nie mam jej, gnojku, mówię prawdę! Kto w takim razie grzebał jeszcze przy Albercie? Tego nie wiem. No to bawimy się dalej. A spierdalaj, nic ci nie powiem. Hej, ty! Co jest? Gadaj, gdzie ta blaszka, albo cię wykończę. Ty sukinsynu, nie jeden przeciwkałem Alberta z tej jaskini. Jest tu więcej osób, idź i zamęczę kogoś innego. Hej! Cholera, no to unlucky. Nie chciał się przyznać, pajac. Hej, ty! To, cholera, no to kto jeszcze mógłby być w sumie? Hieny kopalni. Tu jest jeszcze ten. Jaką? Saumi? Surumi? Simon. Hej! Szukam czegoś, co należało do Alberta. I coś mi się zdaje, że masz to przy sobie. Chuj ci do tego, co mam, a czego nie mam. Zrozumieliśmy się? Jeśli nie, to za chwilę mój kilo znajdzie się wewnątrz twojej głowy. Co ty na to? Kurde. Najprościej by było to rozwiązać
obopólnie, płacąc mu, tylko że tych bramek złota mam już niewiele. Oddaj te blaszki, albo sam ją sobie wezmę. Nie przestawaj! Simon już jest lepszy. Wal! Nie przestawaj! Niestety zbugował się w teksturach. Wal! Wal! Ale no to cóż, wykorzystamy okazję i pobijemy. Posięgamy go na szczęście. Wal! Ha! To no, było niezłe! Cholera jasna! To mamy problem. Który był save? Ten. Czwarty. Jesus Christ. Ile mam bryłek złota w ogóle? 25 realistycznie. Access violation. Naprawdę? Naprawdę? Chwila. Dobra, spróbujemy sobie zapłacić za tą. Zobaczymy, czy za 5 w ogóle będzie chciał mi to dać. Mam ci 5 bryłek złota za tę blaszkę. Dzięki za wertal, wolę zobaczyć wszystko, co masz. Czyli nie, czyli okej, okay, czyli Simon tak czy siak będzie chciał się ze mną tłuc. No dobra, no to zrobimy inaczej. To w takim razie musimy zrobić na zasadzie innej. Będzie bolało po kościach, bo muszę wydać 20 bryłek złota, ale wydam. Tak czy siak się nam to przyda na później. Pójdziemy po prostu do Juela. I nauczymy się walki bronią. Na 30%. Czemu nie doszło to do mnie wcześniej? Raz, dwa, trzy, cztery. Pięknie. I teraz powinniśmy mieć 30%. Mamy wojownika, kozak. Nasza walka powinna być dużo lepsza. Dokładnie. I teraz raczej powinniśmy Simona ubić. Czy to będzie prawda, to się zaraz okaże. Tak będę musiał pewnie zapisać, wczytać kilkanaście razy. Głównie dlatego, że on jest w strasznie niekorzystnym miejscu dla nas do walki. Wal! On ma trzy ataki, nie wiem czy przypiniowo, więcej niż 30%. Jeszcze raz, dawaj. Załatw go! Ha, to on było atakuje niezłe. Więcej, ma większe combo, ma 3 ataki, czy 3 albo 4 ataki. Hej. Dlatego właśnie to może być problem. Jak za długo mi ta walka będzie schodzić, po prostu to było niezłe. Utnę ten fragment, tak? Żeby nim było tego czekania nie wiadomo jak długo. Hej. Na to, że pokonam go. On jest do pokonania, na 100% jest do pokonania. Tylko, że po prostu to jest niekorzystne miejsce dla nas do walki, to raz. Problem właśnie taki jest, że... No, jak widzicie, on ma taki zamach i wtedy możemy go atakować. Nie przestawaj! Jak on zamachuje się takie do tyłu. Załatw go! Okay, właśnie teraz. Załatw go! Wreszcie coś się dzieje. Wreszcie Wal! Coś się dzieje. Wal! Okej. Nie przestawaj! Zepsułem. Okej. Wal! Jeszcze raz, dawaj, dawaj. Wal! Okay. Ha! To było niezłe! Zdążyłem się odsunąć. No i dobra, wracamy po pokonaniu Simona. No powiem wam, że było ciężko, nie? Nie wiem, ze 30-40 wczytywań. Jeszcze jeden błąd zobaczymy. I praktycznie po nas. Dobrze już. Okej, okay, no czyli nie mamy już z nim nic do pogadania. Udało nam się go pokonać. Uzyskaliśmy oczywiście blaszkę z brązu. Miał na sobie, jak widzicie. Na drodze wygrawerowano napis Albert. Bo było ciężko, naprawdę było ciężko. Bo to jest... Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że ma 60%, nie 30. Bo no... Te kryt... Przy takiej ilości HP jak mam, to praktycznie jeden kryt nie żyje. Dosłownie. Powinien być mądrzejszy. No, pójdźmy teraz do tego Fredrika. Dajmy mu tą blaszkę z brązu. Ludzie gadają. Jaro. Hej, zaczekaj przyjacielu. Czego chcesz? Kręcisz się po kopalni, jakbyś czegoś szukał.
I co z tego? Mam pomysł, jak zarobić. Jak się nie narobić. Być może nawet wydostaniemy się z kopalni. Jesteś zainteresowany? No dalej, mów o co chodzi. Opiłki i krusztu, które wszyscy wdychamy podczas kopania, to prawdziwe utrapienie. Wiem, jak przeciwdziałać ich skutkom. Mam pomysł na pewną miksturę. Problem polega na tym, że nie mam odpowiednich składników. Zaglądasz każdy kąt. Myślałem, że może tobie uda się... Sorry. Znaleźć brakujące składniki. W jaki sposób ma to pomóc nam wydostanie się z kopalni? Jeśli wszystko przebiegnie pomyślnie, strażnicy dowiedzą się o moich umiejętnościach, a wtedy znajdą dla mnie lepsze zajęcie niż kopanie. Ty też możesz mieć w tym udział, jeśli mi pomożesz. A jaką pewność... Jaką masz pewność, że ten twój specyfik będzie skuteczny? Zamknij się, na pewno będzie skuteczny, o to się nie martw. To jak będzie? Czego potrzebujesz? Znasz owoce gravioli? Mają podobne działanie co rośliny lecznicze. Do tego potrzebuję jeszcze trochę siarki. Resztę składników już mam. Jeśli ci się uda, zaczniemy sprzedawać mikstury w całej kopalni. Największy problem może być z siarką. Nie mam pojęcia, gdzie jej szukać. Za gravioli rozejrzyj się w magazynie Manolo. Co kilka dni dostaję dostawy świeżego jedzenia. Tylko nie daj się tam złapać, bo pan legnie w gruzach. W porządku. Wrócę, gdy już będę miał składniki. Siarkę mam. Sztukę chyba, nie? Tak, siarkę mam. Okej. Okay. Możemy zapisać. Frederick. Mam blaszkę. Kolejny poziom, świetnie. Faktycznie udało ci się odzyskać. Były jakieś problemy? Musiałem obić kilka osób, żeby ją zdobyć. Mam nadzieję, że tym razem masz coś dla mnie lepszego niż papier. Oczywiście, mam dla ciebie coś naprawdę specjalnego. Skrzynię ukrywam przez ciekawskim spojrzeniem skazańców. To pewien stary amulet. Teraz, gdy blaszka należy do mnie, mogę ci go odstąpić. Albo możesz też wziąć złoto, co wybierasz? 10 byłek złota. Daj mi ten amulet. Trzymaj. Należy do pewnego silnego niewolnika. Niech przyniesie ci więcej szczęścia niż jemu. Może teraz będziesz chciał? O, będzie chciał, zobaczcie. Porozmawiam jeszcze o twoim zmianie przydziału. Mówiłem ci, że nie mam na to ochoty. No dalej, przyda ci zmiana otoczenia. Może i tak, to miejsce mi przytłacza, ale tam będzie podobnie. A co z nas zwracają? Przecież to oni o tym decydują. Nie trzeba czasem z nimi porozmawiać? Trzeba, już moja w tym głowa. Dobra, zamienię się ze Stefanem. W końcu odnalazłeś Alberta i zyskałeś do mnie blaszkę. Dam ci znać, gdy uda mi się załatwić sprawę z nadzorzami. No i pięknie. Teraz tylko sprawdźmy, czy będziemy mieli dwa questy już zakończone. Jeśli chodzi o ten amulet, co on daje? Siła? Cokolwiek? Premia do siły, premia do zdrowia, premia do HP. 2, 2 i 20. Cholera. Brak złota nie mam. To jest największy problem. Ale niech będzie. Zawsze te dwa punkty siły i więcej hapsów. Dobra, czyli to mamy z głowy. Dla Rafka możemy ogarnąć... możemy, właściwie powinniśmy ogarnąć... Graviole, siarkę mam. Jeszcze mi taka jedna rzecz przyszła w sumie do głowy teraz. Może spróbowalibyśmy to zrobić? Spróbuję użyć snu na strażniku kwater. Zobaczymy, czy mogę tam po prostu wejść. Jeśli faktycznie by się dał, to byłoby to całkiem interesujące. Drugim miejscem, gdzie mógłbym użyć w sumie snu, jest to miejsce z kopalnią rudy. Trzeba uważać, co się komu mówi. Bo tam leży ta ruda i nie mogę jej podnieść, teraz strażnika nas przerzuca. A jeśli faktycznie udałoby mi się... To przecież oczywiste. Udałoby mi się faktycznie tam go uśpić, podnieść te bryłki, zawsze mógłbym skoczyć kolejnego questa. I jeszcze może ograbić tą skrzyneczkę obok? To jest też w sumie ciekawe. Nie mówię okay. Przecież niczego nowego. Żal. Serio? Nie działa na niego sen? Co to za oszukaństwo, przepraszam bardzo. Zakończę powinno działać na wszystkich, halo? Co to za magia świąt? Tak nie powinno być. Wszystko jest możliwe. Ale chamstwo w państwie, nie wierzę po prostu, nie? Jesus Christ. God damn it. No trudno, dobra. Czemu dowiaduję się o tym dopiero teraz? Hej ty, nie kręć się mi tu teraz. W czym problem? Muszę ugotować podwójną porcję gulasza, ty tu przeszkadzasz. Och, załapię się tu na trochę gulaszu? Nie, głupcze, niedługo w kopalni zwali mi się na głowę oddział żołnierzy. Trzeba będzie ich wszystkich wykarmić. Dlaczego do kopalni zmierzają żołnierze? By to robić czystki, zresztą po co ja ci to w ogóle mówię? Znikaj stąd. Potrzebujesz pomocy w przygotowaniu? Nie! Po prostu mi nie przeszkadza. Idź już stąd, folerę. God damn it.
To mamy pewien problem. Bo w takim wypadku nie będę mógł zdobyć owoców gravioli. Ale, jak mówię, mam sen. Czyli mogę zrobić dwie rzeczy. Mogę spróbować, już do kwater się nie dostanę, już to jest potwierdzone. Próbowałem rzucić czar i jak widzicie sen i też nic się nie dzieje. Więc spróbujemy pójść jeszcze tutaj i spróbujemy uśpić tego strażnika, który stoi przy rudzie. Jeśli się da, to zgarnę rudę i otworzę tu skrzynkę obok niego. A jeśli nie, to ewentualnie uśpić Manolo i zgarnąć wtedy granolę. Okej. Okay. Sen. Da się go uśpić, okej. Okay. W takim razie ma sens. Musimy pozbierać te bryłki rudy szybko. Chyba tylko trzy sztuki tu leżały, a w kuferku? Kolejne cztery bryłki rudy, 21 złota i trzy skały krystaliczne. Okej, okay, no i pięknie. Czyli to możemy w taki sposób właśnie użyć. I teraz zobaczmy... wybredny nauczyciel? Nie. Szybka kasa, o właśnie. Jeden z kasa... Amar powiedział mi, że mogę mu ogarnąć. Przyniosę trzy bryłki rudy, mam 8. Więc realistycznie powinno się nadać. Gdzie jest teraz Amar? Amar chyba będzie tutaj, tak? Dokładnie. Panie Amarze, mam dla pana bryłki rudy. Czyli skradzież kieszonkowa. Dzięki, no właśnie w taki sposób możesz się wzbogacić. Hehe. To znaczy w jaki? Co za idiota? Spieprzaj, jeśli nie chcesz zbierać zębów z ziemi. Halo. A, dobra, kminie. Bo... jak jestem głupi. Jak przez chwilę w ogóle pomyślałem o czymś zupełnie innym. Czy warto było to ogarniać? Cholera. Teraz już sam nie wiem. No, zapiszmy na pierwszym. Jeszcze raz, Amar. Hej, ty. Oddawaj moją rudę, bo pożałujesz. Dobra, Amar jest dosyć łatwy do ubicia, więc jak najbardziej spoko. Będę musiał siły dobić koniecznie, ale kurde, no nie mogę z Kofim, od Kofiego się uczyć siły jeszcze, bo nie mam gulaszu. Okej. Okay. To się udało zrobić. Mamy bryłki rudy. No i teraz pytanie, czy lepiej zrobić tak? Skończyć ten quest z bryłkami rudy. Chyba, że jeszcze mnie nauczy kradzieży kieszonkowej. Jeśli by nauczył mnie kradzieży kieszonkowej, to faktycznie by się dało, ale wątpię, bo to jest po prostu ten przekręt czysty, jak się patrzy. Jeszcze raz, a się to i grasz. No już dobrze! No już niczym... o niczym z nim nie pogadam. Dobra, wiecie co, zapiszemy sobie na pierwszym i wczytamy jeszcze raz save trzeci, tak, przed uśpieniem tego strażnika. Głównie dlatego, że jest jeszcze jedna rzecz, którą chciałbym sprawdzić. Mianowicie, spróbujemy pójść do Manolo, uśpić Manolo i zgarnąć granolę. Jeśli się uda zgarnąć granolę, to może jeszcze uda się jakoś podwęcić mu gulasz i wtedy mamy dwa questy załatwione. Zamiast za ten jeden. Jeśli się go nie da uśpić, to tak naprawdę sen chyba tylko po to, żeby uśpić tego strażnika rudy. Zaraz się przekonamy. Dobra, jesteśmy tutaj. Możemy klasycznie zapisać jeszcze raz na czwartym. Po trzecim. Weźmy sen. Manolo możemy uśpić chyba, czy nie? Uśpiłem go, ale w ogóle sen mi nie zjadło. Jaki bug. Faktycznie jest gulasz, zobaczcie. Nie! Ale zepsułem to teraz. Naprawdę? Kliknąłem w Manolo. Teraz mi poprawnie zjadło sen. Gulasz, woda. Czy to jest chyba element otoczenia?
chwast, jest chwast ostatni. Woda, tak tyle. Bo zaraz stanie. Banan. Czy coś jeszcze szybko się znajduje, czy nie? Chyba nie. Dobra, Manolo się nie przyprął. Dokładnie. No i pięknie. I teraz tak, mamy chwast ostatni, który możemy dać dla Tadeusza. Dla Joe'a, sorry. Zgadnęliśmy też gulasz. Pytanie, czy ten gulasz właśnie to jest ten gulasz, który on chciał. Mamy też kiś daktyli. I banan. Całkiem ciekawe itemki. Dobra, bo teraz to i tak, chociaż w sumie może chyba, jeśli to będzie jeszcze ten Rafik cały, ale chyba go nie będzie, on sobie poszedł już spać. Dobra, to w takim razie zrobimy jeszcze, teraz pójdziemy tak naprawdę w Kimonko. Pójdziemy w Kimkę i w ten sposób sobie pójdziemy troszeczkę do... Przyśpimy się do świtu po prostu i tam wykopię resztę złota, którego wcześniej nie mogłem wykopać, bo ludzie kopali cały czas. Może ten tu w ogóle całą noc sklepie patrzy? Skazaniec. No to po lewej chyba to złoto było kopane i tamte też, nie? Tylko musimy się przesłać, bo musimy odpocząć. Nie da inaczej, w ten sposób już wykorzystałem cały limit. Dobra, możemy zapisać na razie na trzecim ponownie. Skazaniec, wstawaj. Musiał się położyć. Okay. Wynocha z mojego łóżka! Co czasem te koszmary senne? Nie wiem, czy po prostu czegoś jeszcze nie zrobiłem, czy jak? Odświeżę się, żeby mieć w HP. Jeszcze w sumie raz mogę kliknąć. I tak mi czasu chyba nie zabiera, nie? Dokładnie, jest 5:03. Dobra. Czy ten był kopany? Ten był chyba kopany już, dokładnie. Ta żyła chyba jeszcze nie była kopana, bo ona była zawsze zajęta. Wiadomo od dawna. Dokładnie, pięknie. Troszeczkę zamarszku złota wykopiemy. Musimy mieć na dole dzienną. Strasznie sporo zapadło tym razem, więc to mnie nieco cieszy. To dość mocno. Trzy samorobki. Nic nie zostało. No, na dole już mamy. No jeszcze możemy pokopać, jeśli znajdziemy jakąś wolną rudę. Nie mów, że o tym nie wiesz. Żyły, sorry. Ludzie mówią, o, tutaj też możemy, pięknie. Uderz mocno. Nie mów, że o tym nie wiesz. Poczekaj. Możemy mocno uderzyć. Myślisz, że ja mam lepiej? I tu mam jeszcze jedną. Powinien być mądrzejszy. Posłuchał niewłaściwych ludzi. Pięknie, kolejny samorodek. To przecież oczywiste. Kolejny samorodek, następny. To było wiadomo od dawna. No i nie trafiłem mocno niestety. Najmniejsze, dobra. Ale to jest skazanie, to nie? Właśnie, Kofi. Powiedz mi, błagam, powiedz mi, że to jest ten gulasz. Mam dla ciebie gulasz. Masz tu swój gulasz. Gulasz to zwykły być, ale też dobry być. Kofi, dziękować. Czy to wystarczy, byś mnie uczył? Kofi nadal głodny. Ty przynieś więcej gulaszy, bo Kofi uczyć. Jest, mam chleb. Kofi chce czegoś innego. Cholernie wybredny z ciebie człowiek. Chyba zapomniałeś, że siedzimy w więzieniu. Kofi chce coś ciepłego, Kofi lubi potrawkę, wtedy Kofi uczyć. Jaka znowu potrawka? Ty znowu chcieć gulaszu? Kofi dostać coś na ciepło, to Kofi uczyć. Joe, potrawkę z chrząszcza, błagam, weź mi powiedz, co zrobiłeś, kumplu. Ona ciepła będzie. Co z tą potrawką? Przyjdź, jak będę gotować. To kiedy ty gotujesz, kumplu? Mam dla ciebie kilka chwastów. Dzięki, chłopie. Dam ci kilka złotych monet. Chwilowo potrzebuję więcej samorodków. To rzeczywiście prawda. Okej, okay, dobra. Czyli właśnie, bo o to chodzi, że możemy w sumie na szybkości jeszcze ogarnąć naprawdę w to wierzysz? Tą siłę, bo oddałem mu 4 bryłki złota łącznie, dałem mu gulasz i on powiedział, że chce coś jeszcze ciepłego. I wydaje mi się, że jeśli zdobędziemy ten właśnie tą potrawkę z chrząszczą, ona jest ciepła, to powinno w sumie działać. Więc to jest akurat, to może być ta droga idealna wręcz dla snu w tym momencie. Bo te bryłki rudy, no fajnie, parę bryłek rudy i tyle. A tak to przy okazji właśnie jeszcze mamy... O,
O, ciekawe w ogóle. Nic nie zostało, ale uderzyć mocno mogą jeszcze i trzy samolotki. Dobra, tutaj jeszcze w ogóle mamy chwilową okazję, póki jeszcze wszyscy śpią, żeby spróbować kopnąć jeszcze kilka sztuk. To już nic nie zostało. I będziemy powoli szli już właśnie do Rafika. Dać mu tą siarkę i jagody granoli. Mam nadzieję, że je mam tak naprawdę. Jest gravioli, faktycznie. Znalazł leczniczych właściwości. Świetnie. Czy to kopałem? Tak, ale zostałem w ogóle umiejętność wydobywania złota za to, że i tak wykopałem. Świetnie. Też nic nie zostało. To jeszcze pójdziemy tutaj właśnie w stronę Rafika tam. Z tym na razie może bym nie gadał. Nie wiem, zaraz czy przypadkiem się nie odpali. Tego chyba jeszcze nie kopałem, nie? Dokładnie. Pięknie. Chcę zachomikować te punkty właśnie i wbić trochę siły. Bo jeszcze muszę pobić tego Benito, a ja nie wiem, czy sobie poradzę z nim z taką ilością siły. Czy to złoto kopałem? Tak, tylko złoto już kopałem. Jest i Fredrik. Z Fredrikiem nie. Właśnie, z Fredrikiem możemy w ogóle pogadać na jakiś temat. Podobno wkrótce ma się tu pojawić oddział żołnierzy. Kto ci o tym powiedział? Kucharz Manolo powiedział, że wojsko będzie robić czystki, ale nie wiem, co miał na myśli. To brzmi niepokojąco. Mi też doszło słuch o planowanej wizycie oddziału żołnierzy, ale pierwszy słyszę o jakichś czystkach. Ciekawe, co zamieszają. Też jestem ciekawy. Może chcą zrobić porządek ze skazańcami? Nie, to nie miałoby sensu. Skazańcy nie sprawiają przecież wielu kłopotów. Na myśl przychodzi mi tylko jedno. Krata. Zamierzając się udać do zamkniętej części kopalni. Sam czort wie, co tam się u licha dzieje. Może zamierzają przygotować tamtą część kopalni pod wydobycie, a natrafili na jakieś potwory? To możliwe. Musimy śledzić sytuację. Nie chciałbym, żeby z kopalni wyskoczyły niespodziewane jakieś paskudstwa. To za informację. No, pięknie. Dzięki, Rafik. Przydało się. Zdecydowanie. I exp, i trzy bryłki. Czy mogę to... Nie mogę być, żeby złota, bo Rafik czy Fredrik mi się... Nie! Dobra. No, to też nie pokopane. Świetnie, ale już nic nie zostało. Nie. Z Jaro na razie tak chyba nie pogadam o niczym. Czy to tą drogę kopałem? Tak, kopałem. No dobra. Sporo rzeczy tak naprawdę już zrobiliśmy. Pozostało nam tak naprawdę teraz jeszcze ruszyć. Poczekać, aż Joe zacznie gotować. Ogarnąć od niego potrawkę. Pogadać z Kofi, może faktycznie w końcu dotrzymamy możliwość uczenia się siły. No i pójdziemy dalej. Dobra, wydaje mi się, że to będzie dobry moment, żeby zakończyć ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobało. Oczywiście zapraszam do następnych odcinków. I widzimy się później. Dzięki za oglądanie. Cześć.